Witam Was, kochani, na moim kanale Ogród Agnes. Dzisiaj będzie taki filmik o nabyciu nowych roślin właśnie doniczkowych. Ostatnio był filmik, jak zamówiłam przez internet. Tym razem były zakupione w sklepie, więc zacznę może tutaj od rośliny. Jest to roślina kawa arabika. Bardzo piękna, zdrowa roślina. Zobaczcie liście, no pięknie się błyszczą. Tak wygląda. Tutaj tak króciutko Wam powiem, że zwykle w uprawie doniczkowej ta kawa dorasta do tak 150 cm. Natomiast w naturze nawet do 5 metrów, więc to no, mega duże drzewo. A jeżeli chodzi tutaj o stanowisko, no to tutaj preferuję właśnie jasne. Jeżeli chodzi o podlewanie, to tak sporadycznie. A bardzo ważne jest, że tej rośliny nie zraszamy wodą. Myślę, że też będą takie dłuższe filmy na temat uprawy tych roślin. Następną rośliną jest, może weźmy sobie kordylię. I tutaj też ma piękne, zdrowe liście. Jest to mała roślina. Jeżeli chodzi o podlewanie, to starajmy się utrzymać lekko wilgotne podłoże. Wystarczy sprawdzić tutaj palcem, więc ta nadaje się już do podlania. Zobaczcie, ona już sucho i nie wymaga nawożenia, więc to jest taki plusik dla nas. Nie musimy pamiętać o tym nawożeniu, co ile z tym dawkowaniem. No i stanowisko oczywiście jasne. Kolejną rośliną jest karoton. Jest tak piękny, jego ubarwienie no powala. Pokażę Wam bliżej, jak wyglądają jego liście. Nie jest duża ta roślina, ale no dla mnie bomba. Właśnie w takich pomieszczeniach teraz, jakie mamy klasyczne, no to bardzo fajnie się sprawdzi do takiego charakteru. Kroton także lubi lekko wilgotne podłoże. I co ważne, nie wymaga nawożenia, więc dla tych, którzy jeszcze nie mają tej rośliny, to polecam. I oczywiście lubi jasne stanowisko. Odkładam. Następnie miniaturowe stoczyki. Przekwitły, była przecena, więc nie mogłam ich zostawić, żeby za jakiś czas znalazły się na śmietniku. Muszę Wam powiedzieć, że te stoczyki, jak je zobaczyłam i podniosłam doniczkę, no i oczywiście wyjęłam w ten sposób, no to zobaczyłam, że z tej doniczki i z tej gąbki właśnie, w której znajdują się korzenie stoczyka, wylała się. Lała się normalnie takim dziurkiem woda. Więc myślę, że jakby jeszcze były w tej wodzie kilka dni, mogłyby się nadawać już do kosza. Ale nie przedłużając tego filmu, tutaj Wam powiem kilka takich ważnych właśnie rzeczy dotyczących uprawy tych stoczyków miniaturowych. I tutaj one potrzebują szczególnej opieki z naszej strony. Jeżeli chodzi o uprawę, rosną w małych doniczkach, tak jak tutaj widzicie. I posiadają takie drobne korzenie, jest ich bardzo dużo. I także szybko tracą wilgoć. I musimy pamiętać, że co kilka dni należy sprawdzać tą doniczkę, czy tam nie mamy właśnie nadmiaru wody. No jest to dość uciążliwe, ale
Myślę, że jeżeli przyłożymy się do tej pracy, no to będą efekty spektakularne. Z kolei zbyt duża dawka promieni powoduje, że liście naszej miniaturki czerwienią i żółkną, więc te liście wyglądają tak. Ja Wam jeszcze pokażę także, co zrobię, żeby wysuszyć trochę te korzenie. Przygotowałam sobie ręcznik papierowy i każdą jedną taką roślinkę miniaturową wykładam na ręcznik papierowy, żeby odsączyć nadmiar wody, która była w tej doniczce. Został jeszcze ostatni. No tutaj korzeń będzie do wycięcia. W jednej doniczce też widziałam właśnie, o chyba w tej będzie też do przecięcia. Ona, zobaczcie, ona już nie ma korzeni. Może ma, ale te końcówki już gniją. O, zobaczcie, tutaj właśnie już gnije nam korzeń, więc bardzo szybko musimy działać w tym kierunku. No i myślę, że na około 2 godziny pozostawię taki ten mój zabieg, właśnie stosowany przy tej uprawie. Natomiast jeżeli chcecie szybko zregenerować te storczyki, to wystarczy, że wyjmiecie delikatnie te storczyki z gąbki. Musimy zrobić to delikatnie, odrywając po kawałku, żeby nie uszkodzić korzeni. No i przy okazji też sprawdzimy, jaki mają system korzeniowy. A zobaczcie, te korzenie są bardzo drobne. No i prawdopodobnie też tak zrobię z resztą storczyków, żeby szybciej wysuszyć te korzenie. No i niektóre korzenie są już właśnie zgnite, więc będę musiała je przyciąć. No i prawdopodobnie posadzę je w jakimś wazonie szklanym i umieszczę w nim keramzyt. No ułatwi mi to właśnie pracę i cały ten proces pielęgnacji tych storczyków, no bo takie malutkie doniczki, no będą się sprawdzać, ale dla mnie przy takiej ilości roślin, które mam, jest uciążliwe, żeby co kilka dni zaglądać, czy jest w nich woda, czy nie, więc myślę, że taki wazon duży w tym przypadku się sprawdzi. Myślę, że to tyle na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o te storczyki miniaturowe. Za jakiś czas postaram się Wam, dla Was nagrać filmik, jak one wyglądają. No i do usłyszenia w następnym filmiku.